Gościem podcastu Mała Wielka Firma jest dziś Ilona Niebał, stylistka, personal shopper, trenerka, redaktor, ekspert modowy, właścicielka firmy InStyle. Od 2007 roku przygotowała dla kilkuset klientek i klientów ponad 10 tysięcy zestawów ubrań. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. Dzięki. Zacznijmy od początku. Jak się zostaje stylistką? Czy trzeba skończyć specjalną szkołę, specjalne studia, nie wiem, dostać aprobatę z Ministerstwa Kultury? No, co się robi? Myślę, że fajnie by było, gdyby to wszystko było możliwe, o czym powiedziałeś, bo wtedy ten zawód może miałby większy prestiż, może więcej osób by o nim wiedziało, ale na razie to wszystko, o czym powiedziałeś, prawie to wszystko nie jest możliwe. Aha. Wtedy, kiedy ja się zainteresowałam tą pracą, tym zawodem, jeszcze bardziej nie było możliwe niż dziś. Dziś jest więcej propozycji szkoleniowych, więcej kursów, natomiast prawie 10 lat temu szkoły były bardziej skoncentrowane na projektowaniu ubioru, a to nie to samo. Były dostępne pierwsze kursy, natomiast ta oferta szkoleniowa była na tyle skromna, że certyfikat ministra nie wchodził w grę. Czy studia nie były możliwe. Okej, to jak to zrobiłaś, że zostałaś stylistką? Czy to po prostu wystarczy wejść na rynek i powiedzieć: dzień dobry, jestem stylistką, zapraszam, poradźcie się mnie w sprawie swojego ubioru. Zapewne i tak się zdarza. Myślę, że jeżeli chodzi o taką drogę do zawodu stylisty, to zapewne jest ich tyle, ilu pracujących stylistów na rynku. Czyli te drogi są różne i tak jak zapytałeś, powiem o swojej. Bardzo przypadkiem, bardzo niespodziewanie i dzisiaj mogę powiedzieć bardzo dobrze. Tak to było w moim przypadku. Był taki moment, że miałam problem z pracą. Wtedy przypadkiem, pierwszy przypadek, spotkałam znajomą, która mi powiedziała o kursie dla kobiet chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Aha. Kurs miał trwać 2 tygodnie, można było po nim dostać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ja nie myślałam wtedy o działalności gospodarczej, ale pomyślałam: dobrze, pójdę na ten kurs. W sumie czegoś się dowiem. Tak, takie było moje podejście. Jedyny warunek wtedy to było skończone 30 lat i płeć kobieta. Oba spełniałam. Okej. Tak, była to propozycja skierowana wyłącznie do kobiet. Skorzystałam z tego kursu. I kolejny przypadek decydujący o tym zawodzie wydarzył się podczas kursu. Na kursie było kilkanaście kobiet. Pierwsza część kursu koncentrowała się na działalności gospodarczej, sposobie prowadzenia firmy, różnych aspektach związanych z działalnością gospodarczą. Natomiast druga część kursu dotyczyła wizerunku kobiety w biznesie. Aha. I również aspektów komunikacyjnych, marketingu itd. I tak się stało, że osoba, która miała prowadzić część związaną z wizerunkiem, niestety się rozchorowała i nie przyszła. I wtedy pani, która odpowiadała za całość kursu, powiedziała: no dziewczyny, będziemy musiały sobie doradzać same. I jakoś tak się stało, że trochę ten proces samodzielnego doradzania w tej kilkunastoosobowej grupie, muszę powiedzieć, został zdominowany przeze mnie. Mało tego, kurs trwał 2 tygodnie i kobiety, które były na tym kursie, zaczęły się stosować do moich wskazówek, czyli jak powiedziałam, bardziej odsłoń nogi, podkreśl biust, inne bluzki używaj do tego, żeby odciągnąć uwagę od brzucha, to one zaczęły się do tego stosować i jedna z nich powiedziała: sąsiad wyszedł z domu, mieszka obok, powiedział: ale pani schudła, a ja przecież w ogóle nie schudłam. Aha. I te kobiety były takimi, już tych kobiet było właśnie kilkanaście, one mnie przekonywały do tego: ale to taką zrób działalność, tym powinnaś się zajmować. Tak
taką działalność otwórz. No ale jaką? No doradzanie, jak mamy wyglądać. A było wtedy coś takiego w ogóle jak styliści? No bo teraz... Wtedy były programy telewizyjne. Aha. Programy telewizyjne na ten temat, czyli na przykład już takie trochę legendarne Trini i Suzana. Wtedy właśnie w kobiecym kanale telewizji ten program był dość popularny. Wiele kobiet kojarzyło ten zawód właśnie z telewizji. Wiadomo też było, że są styliści, ale są to styliści zajmujący się głównie gwiazdami. Dorota Williams w Tańcu z Gwiazdami, tam ubiera gwiazdy, żeby zatańczyły rumbę. Bądź też pracujący jednak w Warszawie, koncentrujący się na gwiazdach, też styliści pracujący przy sesjach zdjęciowych. Właściwie byli w Polsce, odkąd rozpoczęło się dziennikarstwo modowe i magazyny shoppingowe i tak dalej. Jeszcze też mamy pierwszą osobę, która w Polsce wykonywała ten zawód, czyli Monikę Jaruzelską. Ona pierwsza w Polsce według mojego stanu wiedzy pracowała jako stylistka. Więc właśnie, wracając do tych kilkunastu kobiet, one mnie tak przekonywały. Teraz mogę powiedzieć, że one też nie były pierwsze, ale to może za chwilę dodam jeszcze taki prapoczątek. Więc ja planowałam otworzyć sklep internetowy z ubraniami od projektantów, z pracami plastycznymi, również młodych autorów i być może jakimiś artykułami wyposażenia wnętrz, także takimi powiedzmy unikalnymi, będącymi rękodziełem, pracami artystów i tak dalej. Planowałam otworzyć taki sklep, bo podczas tego momentu poszukiwania pracy zajmowałam się trochę handlem internetowym. Aha. Więc wiedziałam, że to jest coś, czym mogę się zająć również zawodowo. Tak. Także planowałam otworzyć taki sklep. Dziewczyny, te kilkanaście osób, bardzo mnie przekonywały do tego, żeby jednak się zająć tym czymś. Aha, doradzaniem. Tak. I ja pomyślałam, zastanawiałam się nad tym, zastanawiałam, w końcu pomyślałam, pisząc już biznesplan, z którym miałam wystartować, starając się o ten grant, pomyślałam, dobrze, to przecież mogę ująć w projekcie jedno i drugie. I tak zrobiłam. Dostałam dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rozpoczęłam działalność gospodarczą, mając właśnie ten sklep internetowy, ale też stronę, na której proponowałam usługi stylizacyjne dla kobiet i mężczyzn. Już programy stylizacyjne skierowane do tych dwóch grup. I po krótkim czasie okazało się, że zainteresowanie jest tak duże, że po paru miesiącach zamknęłam ten sklep internetowy, bo nie chciałam jakby generować kosztu na początku działalności, czyli zatrudniać pracownika i tak dalej, a brakowało mi czasu na to, żeby zajmować się sklepem, bo pojawiło się sporo klientek i również klientów. Jest tutaj pewien taki zgrzyt w twoim CV, można by powiedzieć, dlatego że z wykształcenia jesteś politologiem. Skończyłaś Uniwersytet Wrocławski z tytułem doktora nauk humanistycznych. No i pewnie niejedna osoba w takiej sytuacji miałaby takie wewnętrzne opory. Tyle lat zainwestowałam w edukację, mam ten tytuł doktora, który no jest nie taki powszechny jednak w Polsce, prawda? I z drugiej strony biegam z ludźmi od sklepu do sklepu po przymierzalniach i pomagam im dobrać sukienkę. Ja wiem, że to spłycam mocno, ale z punktu widzenia postronnego obserwatora tak to może wyglądać. Czy miałeś taki opór wewnętrzny, że gdzieś to jest taka praca, która może trochę nie przystoi pani doktor nauk humanistycznych? Niesamowite. Myślę, że to dla mnie jest bardzo ciekawe pytanie i myślę, że odpowiedź na nie też będzie miała takie dwa kierunki, można powiedzieć. Pierwszy będzie edukacyjny, a drugi związany z przedsiębiorczością. Jeżeli chodzi o ten edukacyjny, to po pierwsze bym powiedziała, nigdy nie był to dla mnie żaden wstyd, bo trochę myślę, że twoje pytanie właśnie tego dotyczy. W żadnym wypadku. Myślę, że wręcz przeciwnie. I dziś powiedziałabym, że nie byłoby możliwe zorganizowanie mojej działalności zawodowej dziś w taki sposób, jak jest, gdyby nie te wszystkie wcześniejsze doświadczenia. Z mojego
Może jeszcze inaczej. Kiedy zastanawiałam się właśnie nad tą drogą zawodową, ja chciałam być dziennikarką prasową. We Wrocławiu, kiedy rozpoczynałam studia, nie był dostępny taki kierunek studiów. Nie chciałam innego miejsca, bardziej oddalonego od rodzinnych stron, więc wybrałam politologię, bo wydawało mi się, że poza tym wydawało mi się, że skutecznie zastąpi to niedostępne wtedy dziennikarstwo, a rzeczywiście tak się stało, ponieważ w trakcie moich studiów została uruchomiona specjalność komunikacja społeczna i dziennikarstwo i tak się w rezultacie stało. Doktorat trochę można powiedzieć, że planowałam rzeczywiście go wcześniej, natomiast nie myślałam o takiej poważnej karierze naukowej, czyli nie myślałam nawet o kolejnych stopniach i później tytułach naukowych. Bardziej chodziło mi o to, że jeżeli po latach pracy praktycznej będę chciała komuś przekazać moją wiedzę i doświadczenie, to ten stopień naukowy doktora tutaj będzie przydatny. Także bardziej ten doktorat był taki z myślą o przyszłości. Tak. No i teraz dalej pewnie upatrujesz tego związku. Znaczy może nie tyle związku, tylko takiej wewnętrznej jakiejś spójności, bo myślę sobie, że nie jedna osoba miałaby taką poczucie straty, że ileś tam czasu zainwestowała w wykształcenie w jakimś kierunku, który tak naprawdę ma niewiele wspólnego z tym, co teraz zamierza robić na co dzień, no bo rozmawiamy o tej sytuacji, kiedy startowałaś. Dzisiaj możesz ocenić, to był świetny wybór, ale na początku czy nie miałaś takich obaw, że trochę idziesz w coś, co jest niezgodne z twoim wcześniejszym właśnie kierunkiem rozwoju? To od razu powiem, że często pada takie pytanie ze strony moich klientek. Pani ma jakieś takie wykształcenie z tym związane? Ja wtedy, pierwsze moje zdanie bardzo często jest takie, moje wykształcenie poszło bardzo daleko, ale w zupełnie innym kierunku. Aha. Właśnie. Natomiast już tak poważnie mówiąc, myślę, że nie byłoby we mnie otwartości i ciekawości, gdyby nie moje studia. Myślę, że gdyby nie zainteresowanie dziennikarstwem i praca w tym zawodzie, nie miałabym umiejętności rozmawiania z różnymi ludźmi na różne tematy, bo bardzo często przy ubieraniu nie jest to tylko ubieranie, tylko wychodzi po prostu o wiele więcej różnych kwestii i do tego jest potrzebne moim zdaniem. Nie tylko są potrzebne umiejętności i wiedza związana z kolorami i znajomość, gdzie co wisi, na jakim wieszaku i w którym kącie, ale też takie doświadczenie skoncentrowane na podejściu do człowieka, do jego potrzeb i tak dalej. Taka psychologia wręcz można powiedzieć tutaj z tego wychodzi. Właśnie, tu trafiłeś jakby na dobry trop, bo ta praca nie spowodowała we mnie takiego żalu tych lat, które przeznaczyłam na edukację. Wręcz przeciwnie, ja jestem taką dużą orędowniczką edukacji, można powiedzieć. Uważam, że wiedzy nigdy zbyt wiele i to właśnie ta praca zmotywowała mnie do jeszcze dalszej edukacji i właśnie ta psychologia to jest to, bo kończę psychologię. Aha, proszę. Okej. Na czym konkretnie polega twoja praca? Jak to wygląda? Spotykasz się z klientem, czy dzwoni do ciebie klient, mówi, że no, chciałby się jakoś dobrze ubrać i jak to przebiega? Pomyślałam, że jeszcze dodam, bo mówiłam, że będą dobra. Przedsiębiorczości, bo dla mnie też dużą satysfakcją jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
dużo mi to daje. Jest to bardzo dopasowane do tego, jaka jestem, jak się zachowuję, jak żyję i co lubię. To z jednej strony, natomiast z drugiej strony z pewnością gdzieś to jest tam kontynuacja w pewnym sensie rodzinnej tradycji, bo w mojej rodzinie ta przedsiębiorczość była bardzo istotna zawsze i mój ojciec prowadził prywatną firmę w czasach, kiedy one były bardzo niepopularne, czyli przed jeszcze 89 rokiem. Także w sumie ja myślę, że to wszystko jakoś po prostu się połączyło i dla mnie się uzupełnia, a nie jest zupełnie czymś innym. Okej, to wracając do mojego pytania, czyli jak wygląda twoja praca? Na czym ona fizycznie polega? Dokładnie polega na przeróżnych czynnościach. Te podstawowe, najczęściej się zdarzające, to jest dobór kolorów, analiza sylwetki pod kątem atutów i ewentualnych niedoskonałości. To jest dopasowanie stylu ubrań, dodatków do tego, jak żyje ich przyszła właścicielka bądź właściciel. I te czynności to jest zasadnicza, główna część mojej pracy. Natomiast są jeszcze takie dodatkowe obszary. To jest na przykład szkolenie w dziedzinie związanej z wizerunkiem, z pracą nad wizerunkiem, z przygotowaniem do, powiedzmy, zmiany profilu zawodowego i tak dalej, bądź z przygotowaniem do poszukiwania pierwszej pracy. To jest, czyli szkolenia, to jest ta drugi taki obszar. Trzeci to są też związane, powiedzmy, ze szkoleniami, ale bardziej warsztaty. Czasem to wręcz takie kobiece spotkania, bo czasem na przykład grono przyjaciółek wpada na pomysł, żeby zorganizować spotkanie ze stylistką. Są kobiety, które zapraszają na swoje spotkania striptizera, są takie, które zapraszają stylistkę. Całe szczęście. Pracuję też przy sesjach zdjęciowych to i z modelkami, i z osobami prywatnymi. Również kontynuuję tą moją pierwszą część drogi zawodowej, czyli dziennikarską, jakby ciągle pozostaję w kontakcie z zawodem i przygotowuję jej porady i artykuły dotyczące mody, ale nie tylko. A propos dziennikarstwa i tytułów, to jest czasopismo InStyle o modzie i twoja firma nazywa się InStyle. Rozumiem, że jesteś właścicielką tego czasopisma. Byłoby mi bardzo miło, natomiast okazuje się, że jednak nie. Zgapili od ciebie. Czy niezależnie wpadli na podobny pomysł? Tak. Tytuł był znany na rynku amerykańskim znacznie wcześniej, ale w Polsce rzeczywiście najpierw pojawiła się moja firma, później pojawił się ten magazyn, a już tak koncentrując się na szczegółach, co w ubiorze jest ważne, a nie tylko, różnimy się jedną literką, ponieważ u mnie w IN N jest wielką literą. Od inicjałów. Tak, od inicjałów, natomiast w gazecie ta literka jest już mała. Okej. Tak sobie myślę, że największą twoją konkurencją niestety jest konkurencja, za którą nie trzeba płacić, czyli jest lustro w przymierzalni. No bo każdy przed tym lustrem staje, patrzy na siebie, no i mniej więcej jest w stanie ocenić, czasem mniej, czasem więcej, czy dana rzecz mu pasuje, czy kolory mu odpowiadają, czy się w tym dobrze czuje, czy to jest wygodne, czego nie opina i tak dalej. Natomiast alternatywą do tego darmowego lustra są twoje usługi, za które trzeba tam, powiedzmy, zapłacić kilkaset złotych. Jak przekonujesz ludzi, że to są pieniądze, które naprawdę warto wydać? Myślę, że najlepiej innych ludzi przekonują ludzie, którzy już są dobrze ubrani. I to niekoniecznie musi być w taki sposób, że no ja tak wyglądam, bo ktoś mnie ubrał. Ludzie się nie przyznają się do tego nie przyznają. No wiesz, tam wpadłam do sklepu, wybrałam parę ciuszków, dobrze leżą, o, to przypadek. Właśnie. Tak się najczęściej zdarza odpowiadać moim klientom, choć nie tylko, to jest taki już oddzielny, myślę, że dość duży, obszerny temat. Okay. Różne przypadki się zdarzają. To ciekawe, co mówisz, że największą moją konkurencją jest lustro. Ja od razu sobie przypominam kilka przypadków, kilka spotkań z moimi klientkami głównie, które akurat luster nie lubią, przymierzalni nie lubią, sklepów nie lubią i zakupów nie kochają. Mm-hmm. Kobiety, które nie kochają zakupów. Tak, taki jest mój klient. Ze świecą szukać. Także...
Także niewiele, niewiele osób spośród tych, które się ze mną spotykają, często trafia przed to lustro samodzielnie. Właśnie tak nie było. Kiedy już trafiają, to wybierają po prostu na zasadzie kompromisu. No, bardzo często kobiety tak mówią, no nic nie ma, no to kupię to, nie potrzebuję i tak dalej, i tak dalej. Więc z tym lustrem to nie zawsze bywa tak różowo, że tak powiem hasłowo. Pewną konkurencją mogłoby być to lustro, ale tak jak powiedziałam, do mnie nie trafiają ludzie, którzy uwielbiają zakupy. Przez te lata działalności mojej firmy może się zdarzyły dwie takie osoby. Dla nich też mam specjalną usługę. Także zaplanowałam jakby takie osoby w mojej grupie docelowej, natomiast jest ich niewiele. Czym przekonuję? No, tak jak powiedziałam, że najlepszym argumentem są dobrze ubrani inni ludzie bez względu na ich figurę, wagę, wiek. I kiedy widzimy te osoby, które są niedoskonałe pod różnymi względami, a dobrze wyglądają, to mamy takie przekonanie, moje klientki, klienci je mają, to znaczy, że ja chyba też mogę wyglądać dobrze. Tylko do tej pory nie wpadłem na to, jak to zrobić, mimo prób, błędów i tak dalej. Także ludzi przekonuje to, że jest ktoś, kto może im pomóc wyglądać najlepiej jak to możliwe. Kto może im w tym pomóc, na co sami nie mogą znaleźć rozwiązania. Próbują, wydają kolejne pieniądze, natomiast nie widzą efektu. Często szukają tej drogi i częstym takim potknięciem jest to, że wpadają na pomysł, to może gdy wydam więcej, to będę wyglądał lepiej. Ale drogie zakupy też nie gwarantują świetnego efektu, więc rozwiązania gdzieś tam się kończą. Pieniędzy wydanych coraz więcej, szafa pełna, chodzę ciągle w tym samym czy w 20% swoich ubrań. Do mnie trafiają takie osoby. I wtedy poszukują innego rozwiązania. I myślę, że ludzi przekonuje to, że jest rozwiązanie na ich problemy. Oczywiście wielu klientów myśli, no nie wiem, czy ze mną to sobie poradzi, bo ja to jestem taki. Także wiele jest takich osób, które zaczynają nasze spotkanie od tego, oj, ze mną to będzie ciężko. Ale się udaje w końcu. Właśnie. Więc myślę, że ludzi przekonuje to, że zakupy nie muszą być udręką, nie muszą być stratą czasu, nie będą stratą pieniędzy, lecz mogą być rozwiązaniem problemów, inwestycją, fajną szafą i uśmiechem w lustrze, który już się pojawi, gdy jesteśmy dobrze ubrani. Bo jest jeszcze jedna rzecz, która myślę, że nie do końca ludziom przychodzi do głowy, kiedy patrzą, okej, zakupy ze stylistką, tam powiedzmy 500 zł, o rany, no to 500 zł, które muszę wydać poza tym, co wydam na ubrania. Ale myślę, że nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że w ramach tych 500 zł oni kupują nie tylko twoje porady. Dlatego, że ty jako osoba wyjątkowo często odwiedzająca sklepy z ubraniami i naprawdę zostawiająca tam nie ze swojego tylko portfela, ale z portfeli wielu ludzi dużo pieniędzy, masz na pewno jakieś zniżki, no, których nie ma każdy. I tymi zniżkami pewnie jesteś w stanie się podzielić, udostępnić je ze swoimi klientami, prawda? Zdarza się coś takiego. Zdarza się coś takiego, natomiast staram się nie wchodzić w układy z markami, projektantami i tak dalej, więc nie bazuje to na podpisanych umowach, bo myślę, że niektórzy klienci byliby podejrzliwi wobec tego. Natomiast w związku z tym, że regularnie robię zakupy, więc też można liczyć na takie zniżki, które są dostępne dla stałych klientów, robiąc zakupy ze mną. No jest jeszcze jedna korzyść, dlatego że ty, wiedząc, co jest w którym sklepie, no i też pewnie mniej więcej pamiętasz, albo może nawet dokładnie, w jakiej cenie, jesteś w stanie przewidzieć, na przykład nie ma sensu kupować tego teraz w tym sklepie, bo teraz identyczna czy bardzo podobna rzecz jest w innym sklepie taniej, albo z zakupem
danych tam, nie wiem, sukienek, lepiej zaczekać tydzień czy dwa tygodnie, bo wtedy zaczną się obniżki i wtedy będzie dużo taniej, prawda? Tak jest i o tym często mówię chociażby osobom, które chcą się na zakupy umówić w drugiej połowie grudnia. Mówię o tym, im bliżej jest tej połowy, to mówię o tym, po świętach zaczynają się wyprzedaże. Jest tak, że z roku na rok te wyprzedaże zaczynają się wcześniej. Tak też było w tym sezonie, że się rozpoczęły przed świętami, ale masowo jednak rozpoczynają się po świętach i trwają mniej więcej do 20-31 stycznia. To zależy po prostu w której marce. Więc mówię o tym ludziom, którzy chcą iść na zakupy powiedzmy 15 grudnia. Mhm. Pytam o to, czy nie chciałyby poczekać. Wiele jest takich osób, które powiedzmy mieszkają za granicą i w Polsce są jedynie w tym momencie i wtedy mam takich klientów, którzy chodzą ze mną na zakupy jedynie w okolicach świąt bądź latem, bo wtedy są w Polsce, spotykają się z rodziną i tak dalej i wtedy idą też ze mną na zakupy. Ale wiele jest takich osób, które mieszkają we Wrocławiu, po prostu chcą iść na zakupy, wpadły na to w tym momencie i są wdzięczne za to, że mówię im, kiedy będą w stanie wydać mniej. Bo to, co jest ciekawe, nawet osoby bardzo zamożne nie lubią wydawać więcej, kiedy mogą wydać mniej. I to się sprawdza właściwie w każdym przypadku. Jest bardzo niewiele osób, których nie interesuje ta atrakcyjna cena. To jest jeden aspekt, ale jest jeszcze jeden, powiedzmy, częściowo z tym związany, bo to, o czym powiedziałeś, że ktoś dużo wyda na ubrania, a jeszcze zapłaci za usługę 500 zł czy coś koło tego. Więc ja też o tym pomyślałam, że mogą być osoby, które nie mogą przeznaczyć, nie mają jednorazowo takich środków, które ja sugeruję na zakupy, a chciałyby skorzystać z takiej usługi. I zaproponowałam taką usługę. Ta usługa jest znacznie krótsza, bo trwa maksymalnie 2 godziny, na maksymalny czas to jest powiedzmy 2,5, od 1,5 godziny do 2,5. Podczas tej usługi można się dowiedzieć, w jakich kolorach wyglądasz dobrze, jakie fasony ci odpowiadają i zobaczyć przykładowe od 2 do 4 zestawów, które będą idealnie wyglądały. I ta usługa jest w cenie 180 zł. I jest to z jednej strony moja odpowiedź na potrzeby takich osób, których powiedziałam, że chciałyby skorzystać z takiej usługi, natomiast nie mogą sobie pozwolić na taki wydatek, a z drugiej strony mogą być też dobrym tym pierwszym krokiem. Jeżeli ktoś jest bardzo podejrzliwy, bardzo się obawia, to niech zobaczy w tym krótkim czasie, co może zyskać. Mm-hmm. Super. A kto korzysta z takich usług doboru garderoby? Czy to są, domyślam się, że nie służby mundurowe, bo oni to mają z głowy, ale czy to są przedsiębiorcy, czy to są, nie wiem, artyści, czy są jakieś takie dominujące grupy, które do ciebie przychodzą? Ja najpierw muszę się odwołać do tych służb mundurowych. Przychodzą? Mam taką grupę klientów, o których ja hasłowo sobie myślę mundurowi. Aha. I są to osoby, które po prostu służbowo, mają służbowy strój. I rzeczywiście, jak go zdejmą, nie było jeszcze ani jednego księdza. Jak go zdejmą, to mają problem, w co się mają ubrać. Z drugiej strony wydaje mi się, że nie potrzebują ubrań, bo przecież ile ja w tym chodzę? To już taki cytat, nie? Ale kiedy już gdzieś idą, no to wszyscy wydaje mi się wtedy, wszyscy wyglądają dobrze, tylko nie ja. Więc ja ubieram sporo lekarzy. Mhm. Jakoś tak się stało, że najwięcej stomatologów. Nawet pamiętam jeden taki weekend, kiedy w sobotę była pani stomatolog, a w niedzielę pani laryngolog. O, proszę. Więc dużo lekarzy do mnie trafia. Parę osób pracujących w policji również się zdarzyło. Czy jeszcze ktoś z mundurowych? Teraz nie mogę sobie przypomnieć, ale być może do tego wrócę. Okay. Więc mundurowi też się ubierają. I teraz wracając już do pytania, czyli jacy ludzie ze mną się ubierają. Jeżeli chodzi o kobiety, to nie ma reguły.
Nie ma po prostu żadnej reguły, ubierają się przeróżne kobiety. Najmłodsza była nastolatką, ponieważ jej wujek jest moim stałym klientem, to ją tak bardzo interesowała ta usługa, że on kiedyś w ramach takiego prezentu i podczas wyprzedaży zafundował jej usługę z takimi krótkimi zakupami. A nastolatka taka z niższego naście, czy większego naście? 13 albo 14 lat. A, no to rzeczywiście tak. Młoda dziewczyna. Tak, tak, tak. Bardzo młoda. Też pytałam się właśnie, czy chciałaby, żeby wujek był obecny, czy może z mamą by chciała być. I ona chciała iść sama na te zakupy. Także pierwszy krok dorosłość. Tak, tak, tak. Także najmłodsza dziewczyna była nastolatką. Natomiast najstarsza moja klientka ukończyła 70 lat. Mogę powiedzieć, że taką grupą, która gdzieś tam się przebija w największej liczbie, to są ludzie w tym przedziale wiekowym od 30 do 40 lat. Czyli już powiedzmy są po tych latach pierwszej pracy. To są takie lata powiedzmy takiego szczytu aktywności zawodowej, aha, że powiedzmy zaczynają, zmieniają pracę, mają awans bądź poszukują innej pracy i wtedy jest ten dobry moment na właśnie dopracowanie wizerunku. Także najwięcej osób tych wieku 30-40 lat się zdarza. I to akurat powiedziałam, że nie ma reguły w przypadku kobiet, ale to jest regułą w przypadku mężczyzn. Największa grupa moich klientów to mężczyźni w wieku od mniej więcej 30 do mniej więcej 40 lat. I nie ubierałam mężczyzny młodszego niż tam 20-paroletni. Natomiast mój najstarszy klient nie skończył jeszcze 60. Okej. Tak sobie myślę, że gdybyśmy zapytali na ulicy stylista, podaj przykład, to pewnie Tomasz Jacyków tutaj by rządził, no bo telewizja go mocno wypromowała. I ten stylista często kojarzy się z takim gościem, właśnie tu kapelusik, wąsik, tam w ogóle jakieś, nie wiem, wygląda tak bardzo, bardzo mocno nietypowo, wyróżnia się na ulicy, a tym samym myślę, że ludzie też kojarzą, że ci ludzie przez niego wystylizowani, no też gdzieś się wyróżniają. Ty masz taki slogan i na swojej stronie internetowej, i w stopce, w mailach, w podpisie: nie przebieram, lecz ubieram. I czy to jest coś, co cię wyróżnia wśród stylistów, czy to jest takie nietypowe, czy rzeczywiście większość tego, co widzisz, no bo pewnie spotykasz też konkurencję w sklepach, czy to jest naprawdę tak rzadkie, że tych ludzi się normalnie ubiera tak, żeby oni wyglądali w porządku, ale nie od razu krzykliwie i jakoś tam nietypowo. Trudno jest mi mówić o konkurencji, zwłaszcza w tak krytyczny sposób. Czemu krytyczny? Może ktoś lubi się wyróżniać. Kapelusik z piórkiem jeszcze nikomu nie zaszkodził. Tak, tak, ale rzeczywiście zwraca uwagę. Natomiast ten mój slogan, na który okazało się bardzo wielu klientów i klientek zwraca uwagę i też mi się podoba, tak jak ty mówisz, że tobie się spodobał. To mnie bardzo, w bardzo miły sposób zaskoczyło i zaskakuje właściwie od początku mojej działalności. Myślę, że to jest coś, co jest taką prawdą. Mhm. Bo być może dla niektórych stylistów jest to bardzo wygodne, że to jest taki zawód, który kojarzy się z artyzmem, właśnie, z jakimś takim tworzeniem dzieła na człowieku. Natomiast ja staram się wszystko przekazywać w sposób właśnie takim bezpośredni, skierowany do człowieka, nie gdzieś tam obok albo powyżej. I bardzo koncentruję się na tej osobie, z którą pracuję. Ja jestem na tyle skoncentrowana w 100% podczas zakupów na tej osobie, z którą jestem na zakupach, że nie widzę wszystkiego innego. I na przykład jeżeli ktoś ze znajomych czy z rodziny mówi do mnie: jakbyś coś tam widziała takiego i takiego, to powiedz tak przy okazji. Ale ja nie mam patrzenia przy okazji. Klapki na oczach i szukasz pod konkretną osobę. Skaner. Tak, okay. Tak jest. Dlatego kiedy pada pytanie od powiedzmy dwóch koleżanek, a możemy być razem podczas zakupów? No to ja mówię: możecie, ale ubieram jedną z was, kończę, aha, mam przerwę, zaczynam drugą.
jest to możliwe, ale nie dwie osoby naraz, bo ja muszę mieć jedną osobę, jedną szafę i jedno takie dopasowanie w głowie naraz, a nie, bo nie są to nigdy przypadkowe ubrania. Musi powstać idealna garderoba, a nie przypadkowa. Myślę, że teraz trochę chyba zgubiłam wątek. Nie przebieram, lecz ubieram. Właśnie. Także to przekazuję, staram się w ten sposób przekazać moje podejście do pracy, bo nie przebieram to też znaczy, nie będziesz kimś, kim nie jesteś. Będziesz najlepszą wersją siebie. Ale nie będziesz kimś, kim nie jesteś, kimś, kogo nie czujesz i nie lubisz na przykład, albo się zdziwisz, jak zobaczysz. Albo cię uwiera. Właśnie, więc nie ma takiego czegoś. I ja ubieram tak, że te ubrania są dopasowane kolorystycznie do sylwetki i do tego właśnie, jak żyje ich właściciel. Czyli do tej pory ja będę ci podawać nowe propozycje, aż ty po prostu staniesz przed lustrem i powiesz, ale to jest super, w tym się dobrze czuję. Zawsze chciałem mieć coś takiego. Aha. Czyli moje podejście jest takie, że to nie ja będę chodzić w tych ubraniach. I ty będziesz tak ubrany, że od razu polubisz te ubrania, bo wtedy je nosisz z satysfakcją, z zadowoleniem, chętnie po nie sięgasz. To jest taka szafa, którą otwierasz z przyjemnością. Także ja przede wszystkim myślę, że w tym haśle odwołuję się do mojego podejścia do pracy, do tego, jakie jest moje podejście do kontaktu z klientem i do klienta. Natomiast nie chciałabym tak bezpośrednio, czy to mnie wyróżnia. No, rzeczywiście są osoby, które inspirowały się nazwami moich programów, natomiast tego hasła jeszcze nikt mi nie ukradł. Stylistyczni piraci. Tak, niestety. Okej. W tej pierwszej części rozmowy skupiliśmy się na biznesie, czy prowadzeniu firmy, której działalność polega na stylizacji, czy świadczeniu usług stylizacyjnych, tak to się nazywa oficjalnie, nie wiem, czy jest jakaś oficjalna nazwa. W każdym razie chciałbym, żebyśmy w tej drugiej części skupili się na tym, co nasi słuchacze mogą z tego wynieść dla siebie, z tej twojej wiedzy dotyczącej ubierania się, bo w biznesie, w prowadzeniu firmy wizerunek jest ogromnie ważny i od tego, jak wyglądamy, od tego, jak inni nas odbierają, zależy od tego, czy nas kupią po prostu. No, a jeżeli o nas nie kupią, to nasza firma będzie miała podgórkę. Czy i w jaki sposób przedsiębiorca może za pomocą ubioru kreować swoją markę, swój wizerunek? Czy są jakieś takie reguły, których należy przestrzegać, które możesz podać, żeby ludzie po ich zastosowaniu zwiększyli swoje szanse i zwiększyli swoją wartość w oczach tych, którzy ich oglądają? Po pierwsze, tak trochę myślę, że chciałabym powtórzyć bądź podkreślić, że znaczenie ma wizerunek i znaczenie bardzo duże ma pierwsze wrażenie. I pamiętajmy o tym, że jest tylko jedna szansa na pierwsze wrażenie. Ani nie otworzymy drzwi po raz drugi, otworzymy je tylko raz, ani po raz drugi nie podamy ręki. Więc jest tylko jedna szansa na to pierwsze wrażenie i najlepiej wykorzystać ją w 100%. A wizerunek to może być, powiedzmy, w niektórych przypadkach 30% naszego sukcesu, w niektórych przypadkach 50% naszego sukcesu. W jeszcze innych nie da się ich obliczyć, nie da się obliczyć tego procentowo, ale wspomagamy tym naszą ofertę. Czy są takie zasady? Z pewnością wizerunek powinien być zgodny z charakterem pracy. Tutaj takim punktem wyjścia może być to, czy praca ma charakter formalny, czy spotkania w ramach tej pracy mają charakter formalny, czy może jest to praca, w której większe znaczenie ma kreatywność. Czyli prawnik musi mieć garnitur, artysta w garniturze wyglądałby niewiarygodnie, tak? Właśnie. Aha. Właśnie. Także nawet jeżeli mamy, powiedzmy, spotkania formalne, a nasza praca, nasza specjalność wiąże się z kreatywnością,
to nie wbijamy się wtedy w garnitur, bo bardzo często powiedzmy przedstawiciele wolnych zawodów mają ten jeden dyżurny garnitur i niestety zawsze wyglądają w nim jak w tym jednym dyżurnym garniturze. Po prostu musi być zgodność między ubiorem a pracą. I z tego powstaje nam wizerunek. Wizerunek dopracowany i dostosowany do działalności zawodowej. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś przychodzi i chce się u ciebie ubrać, to rozumiem, że rozmowę zaczynasz od tego, czym się pan czy pani zajmuje, tak? Zaczynam od czegoś innego. Najpierw mówię o tym, jak będzie wyglądało nasze spotkanie. To zawsze jest dostosowane do usługi, którą wybrał klient. Także mówię, jak będzie wyglądał cały nasz ten proces pracy, bo nie zawsze jest to jeden dzień. Czasem jest jeden dzień i jeszcze jedno popołudnie, czasem jest jeszcze inaczej, ale najczęściej jest to jeden dzień plus jedno popołudnie. W przypadku tych najczęściej wybieranych usług. Na początku mówię o kolorach. Mówię, w jaki sposób je dopasowuję i powiedzmy to, co proponuję, to jest taki startowy pakiet kolorów, bo oczywiście musi to zweryfikować lustro i to, czy je lubisz, czy się w nich dobrze czujesz. Także po pierwsze mówię o kolorach i myślę, że ta część jest dla moich klientek i klientów taką rozluźniającą, bo wiele osób pewnie ma w głowie stylistów znanych z telewizji i trochę się obawia tego spotkania. I kiedy zaczynamy rozmawiać o kolorach, to myślę, że na każdego działa bardzo rozluźniająco. Po kolorach chciałabym powiedzieć o sylwetce, ale kiedy się spotykamy nie w domu, a w centrum handlowym, to wspominam o tym, że zaraz będziemy mówić o sylwetce, ale potrzebujemy lustra, więc powiedzmy będzie to w pierwszym sklepie. I dopiero trzecia część to jest właśnie taki blok pytań. Ja od razu wymieniam te wszystkie pytania, żeby nie było to takie przepytywanie. Wymieniam te wszystkie pytania. Mówię oczywiście o tym, co już tu powiedziałam, czyli że ubrania muszą być dopasowane kolorystycznie do sylwetki, do tego, że jak żyje ich właściciel. I wtedy zadaję te różne pytania. I ta nasza pierwsza rozmowa kończy się listą zakupów. Jest to taka lista minimum. Nie kończymy zakupów, dokąd lista minimum nie zostanie zrealizowana. Lista zakupów, czyli rozumiem, nie jest, że konkretne już produkty, tylko nie wiem, 3 koszule, 2 pary spodni, 7 t-shirtów. Tak. Bo kiedy znam rodzaj działalności zawodowej, potrzeby klienta, również orientacyjny budżet, wtedy w ramach tego jestem w stanie zaplanować tą listę zakupów minimum. A nie jest tak, że jeżeli przedsiębiorca idzie na oficjalne spotkanie, to właśnie to musi się wbić w ten garnitur, bo jednak gdzieś inaczej mogłoby to być odebrane jako brak szacunku czy lekceważenie rozmówcy, jako coś takiego. Uważam, że bardzo ważne jest dopasowanie się właśnie do tego w jakiś sposób, w pewien sposób, w większości przypadków. Od każdej zasady będzie wyjątek. Tak. Właśnie. Więc ważne jest to dopasowanie się do tego środowiska, do którego się wybieramy. Bo za pomocą wizerunku, za pomocą naszego stroju, ubrania, możemy też okazać szacunek lub jego brak. Możemy pokazać, że nam zależy albo nie. Więc powiem, że nie powiem, że musi. Musi się zawsze nad tym zastanowić, to przemyśleć. Natomiast nie zawsze musi się wbijać w przysłowiowy garnitur, zwłaszcza, że teraz bardzo modny jest taki styl, który nazywamy smart casual, albo właśnie casual po prostu. I jest to inna marynarka i inne spodnie. I to wygląda o wiele lepiej i o wiele ciekawiej niż ten jeden dyżurny garnitur. Właśnie. Więc a też jest to eleganckim strojem. Więc dziś elegancja ma o wiele więcej wcieleń niż jeden garnitur. Są tacy ludzie, bardzo znani, ikony można powiedzieć, którzy mają takie
swoiste garnitury. To jest Jurek Owsiak, który zawsze podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma czerwone okulary, żółtą bluzę, czerwone spodnie. Steve Jobs miał, nie wiem, 20 golfów Issey'a Miyake czarnych i zawsze okrągłe okulary. Czy jest, powiedzmy, Mark Zuckerberg, który nawet kiedyś napisał, czy publicznie powiedział o tym, że on zawsze nosi szary t-shirt i klapki, dlatego że on ma zbyt wiele poważnych rzeczy do zastanawiania się na co dzień, żeby jeszcze myśleć, co na siebie włożyć. Czy jest Paweł Tkaczyk, który ma koszulkę z Batmanem? Czy taki uniform, można powiedzieć, dla osoby, która chce zbudować własny wizerunek, to jest dobry pomysł? Właśnie zależy, co za tym stoi. Aha. Bo jak mówisz, że na głowie mam tyle, że nie będę myślał, w co się ubrać, to nie jest za dobra motywacja. Aha. Ale w przypadku pozostałych osób, które wymieniłeś, tutaj przykładem może być Jurek Owsiak, to nie jest tylko ubranie. To już działa jak logo, jak identyfikacja. Doświadczenia chociażby z kręgu polityki pokazują, że ma to wielkie znaczenie. Ten przysłowiowy mundurek, uniform sprawdza się i może odwołam się do takiego przykładu odległego czasowo, ale bardzo istotnego. Być może, mam nadzieję, nasi słuchacze pamiętają Jacka Kuronia. Mm-hmm. I jeansowe koszule. Właśnie, jeansowe koszule. Natomiast kiedy Jacek Kuron wystartował w wyborach prezydenckich, wbił się w garnitur. I to było dużym błędem. On się przebrał. Mm-hmm. On się nie ubrał. On się przebrał. A nie takiego Jacka znali... I szanowali ludzie. Właśnie, właśnie. Więc kiedy to jest marką, kiedy to jest identyfikacją, kiedy to jest niemalże logo, ma to bardzo duży sens. I odejście od tego byłoby czymś jak rebranding. Mm-hmm. Ale to jest, o kurczę, to musi być strasznie przemyślany wybór w takim razie, no bo jak człowiek tak z drugiej strony, okej, okay, to czy mogę sobie pomyśleć, dobra, będę wolnym człowiekiem, nie będę od dziś musiał się w ogóle zastanawiać, w co się ubrać, mam pełną szafę czarnych golfów, cudownie, ale okazuje się, że tak naprawdę jak mi zbrzydną te czarne golfy, to, no, masz, to mam problem. Tak. To rzeczywiście tak. Niebezpieczne. Tak sobie myślę, że w ogóle w przypadku facetów to jest prostsze. Bo ogólnie no, mężczyzna, wiadomo, zakłada marynarkę i już wygląda jakoś tam tak, że może wyjść do ludzi w większości przypadków. W przypadku kobiet to jest dużo trudniejsze. Czy kształtowanie profesjonalnego wizerunku w przypadku kobiety, to jak to wygląda? Czy to, nie wiem, może mam jakieś chorą tutaj psychikę, ale zawsze jak myślę o profesjonalnie wyglądającej kobiecie, to mi się staje przed oczami mi Angela Merkel. W takim uniformie właśnie takim, który jej tam zawsze pasuje, ale no właśnie, czy kobiety pracujące w firmach, będące właścicielkami firm, które się spotykają z kontrahentami i tak dalej, muszą się wbijać zawsze w jakieś kostiumy, uniformy, czy jest tutaj więcej pola do popisu? Znowu najpierw muszę się odnieść do różnych pojedynczych kwestii. Po pierwsze chciałam właśnie przy twoim pytaniu o te osoby ciągle ubrane podobnie wspomnieć o Angeli Merkel, że jak patrzę na Angelę Merkel, to ja bym tak chciała, żeby ona w końcu coś innego ubrała. Te wszystkie żakiety są zapinane na tej samej wysokości. Ja naprawdę bym chciała, żeby ona coś innego ubrała, ale chyba nie ubierze. No chyba nie. Chyba nie. Więc to powiedzmy takie moje pierwsze odniesienie. Drugie, do twojego pierwszego zdania, które dobrze pamiętam, że facet ubiera marynarkę i może wyjść do ludzi. Właśnie. Facet wychodzi do ludzi, ale nie zawsze... Nie powinien. Właśnie. Bo gdybyśmy usiedli, powiedzmy rano, w jakimś urzędzie, i patrzyli, jak ci urzędnicy idą do pracy, no to byśmy zobaczyli, że u niektórych ta marynarka dość powiewa, a powinna być dopasowana do sylwetki. U niektórych, jeżeli chodzi o dłonie, byłoby widać tylko palce, bo długość rękawa nie ta. Jakbyśmy zajrzeli, co tam pod tą marynarką, to na przykład by się okazało, że koszule z krótkim rękawem, których absolutnie nie nosimy do garniturów, i tak dalej, i tak dalej. Więc
to też nie jest takie proste, jak założyłeś w pierwszym zdaniu. Okay. Ale wróćmy do kobiet. Wróćmy do kobiet. Wszystko zależy od charakteru pracy. Nie musi być to taki przysłowiowy uniform. W bardzo wielu przypadkach nie musi być. Powinien być wtedy, kiedy to są, powiedzmy, rzeczywiście bardzo sformalizowane środowiska. Wtedy ten tak zwany kostium musi się pojawić. Natomiast jeżeli, powiedzmy, są to środowiska półformalne, bądź ta praca jest mieszana, jest i tak, i tak. Bardzo wiele firm wprowadziło te takie nieformalne piątki. Więc jest bardzo wiele części garderoby, które się sprawdzą zamiast tego przysłowiowego kostiumu. Powiedzmy, zamiast żakietu dobrze będzie wyglądał elegancki kardigan. Ja zakładam, że tego sobie teraz nie za bardzo wyobrażasz. Może ale sweter taki? Czy nie? Tak, że sweter taki. Okej, okay, dobra. To też dobre. Ja myślę, że jak słuchają nas kobiety, to na pewno będą wiedzieć, o co mi chodzi. Okay. Więc może być to taki elegancki kardigan. Są też marynarki, takie z pogranicza. Właściwie ja mam dzisiaj taką na sobie. Także tutaj do połowy. Nie, ja to sobie tylko podcinam. Tu chodzi o materiał. Że to jest nie z takiego materiału garniturowego, tylko z miękkiej dzianiny, którą ja nazywam dresową. Także są takie marynarki. Są sukienki, całe, można powiedzieć, spektrum sukienek, tak niedocenianych przez kobiety. I bardzo często taka sukienka, już tutaj możemy popatrzeć na naszą obecną pierwszą damę, na Agatę Dudę, która w bardzo umiejętny sposób korzysta właśnie z sukienek. Także jest bardzo wiele elementów garderoby, a nie tylko przysłowiowy kostium. Natomiast są zasady, których kobieta działająca w biznesie powinna przestrzegać. Mhm. I tu można to zamknąć w takim określeniu, co zakrywamy, co możemy odkryć, i jakie długości są dozwolone? Bardzo ciekawe pytania. Z chęcią poznam odpowiedzi. Może zacznijmy od długości, bo to dotyczy każdej, ja uważam, że każdej osoby właśnie pracującej w środowisku biznesu. Ta długość to nie jest połowa uda, ani to nie jest połowa łydki. Ta długość powinna oscylować w okolicach kolana. Czyli patrzymy na swoje kolana i wybieramy odpowiednią długość. Tuż przed kolaną, połowa kolana lub tuż za kolaną. To jest prawidłowa długość, jaką powinna nosić kobieta biznesu. Aha. Bez względu na stopień sformalizowania. Okej. Także długości pilnujemy po pierwsze. Co zakrywamy, co odkrywamy? Uważam, że nie pasują odkryte ramiona. W pracy. Aha. Nawet jeżeli mamy upalne lato, takie jak chociażby ostatnie, to mamy i szerokie ramionczka, i mamy takie rękawy niewielkie, które ładnie wyglądają, są wygodne i potrafią być przewiewne. I odkryte ramiona, cienkie ramionczka nie pasują do pracy, nie pasują na spotkania. Tego nie stosujemy. Druga rzecz. Zastanówmy się nad dekoltem. Ja bardzo często, będąc klientką w przymierzalni, która powiedzmy jest nauczycielką, pracuje z dziećmi, albo jest urzędniczką i dużo czasu spędza przy biurku, natomiast na wysokości jej wzroku jest klient, to bardzo często mówię, proszę zrobić tak, i wtedy po prostu lekko się, tak, powiedzmy jest to 45 stopni, sprawdzamy, czy jest bezpiecznie, czy widać zbyt wiele. To jest taki sprawdzian właśnie bluzki. Czyli długość, ramiona zakrywamy. I kolejna rzecz to tkaniny. Jakieś wszelkie przeźroczystości. Zachowajmy na takie chwile, powiedzmy po 17, prywatne. Najlepiej na wieczory, czasem na noce. Okej. Okay. No cudownie. A jeżeli chodzi o facetów, bo ich powiedzieliśmy o tych marynarkach, że to nie zawsze pomaga. Czy są też takie zasady, których mężczyźni w biznesie powinni przestrzegać?
Oni chyba tutaj nie mają szczególnie, nie wiem, no dekoltu. No też pewnie za bardzo, jeżeli eksponują, to też nie jest dobrze. Nie widziałam biznesmena z dekoltem. Może jeszcze wszystko przede mną. Powiem tak, pierwsza myśl to buty. Aha. Bardzo wielu mężczyzn ku po prostu mojej wielkiej rozpaczy nie dba o czystość butów. Mój ojciec, jeżeli nie robił tego w ciągu tygodnia, to zawsze w niedzielę rano czyścił buty. To był taki rytuał. Stara dobra szkoła. Właśnie, stara dobra szkoła i niektóre przyzwyczajenia się nie starzeją, opierają się wszystkiemu. Także niestety bardzo wielu mężczyzn zapomina o tym, że czyste buty naprawdę są istotne. I jest takie przekonanie, ja nie wiem, czy jest prawdziwe, bo jakoś trudno mi było je zweryfikować, że kobieta po pierwsze patrzy na buty. Być może tak jest, nie wiem, ale po prostu brudne buty, no niby utrzymujemy kontakt wzrokowy i tak dalej, ale brudne buty po prostu zaszkodzą każdemu, choćby najlepszemu zestawowi, nawet z odpowiednią długością rękawów marynarki. Więc panowie, buty trzeba czyścić, nie tylko zakładać. Okej. To na pewno jest ważne. Następna rzecz, to ja bym polecała mężczyznom taką większą koncentrację na kolorach, albo chociaż zainteresowanie się kolorem niebieskim, bo w kolorze niebieskim prawie każdemu mężczyźnie jest dobrze. Otóż często się zdarza, że na przykład mężczyzna działający w biznesie takim dziennym ubiera się na czarno. Ja na przykład, kiedy poznałam jednego z moich stałych klientów, on był właśnie cały ubrany na czarno, miał czarne spodnie, czarne buty, chyba czyste, nie pamiętam, ale gdyby były brudne, to bym pewnie pamiętała, i czarną koszulę i jeszcze tu miał jakieś takie... I koloratkę. Skórzane, właśnie nie. Jeszcze miał jakieś takie skórzane bransoletki i nie miał koloratki, ale miał jakiś taki męski naszyjnik. Ja tak sobie pomyślałam od razu, już mówiąc o kolorach i jeszcze nie wiedziałam, czym się zajmuję, to pomyślałam od razu, może to jakiś szef nocnego klubu. Ale okazało się, że jak najbardziej jego biznes jest dzienny, a nie nocny. Jest prezesem, powiedzmy, większej liczby spółek niż jednej. Aha. I w jego szafie były głównie czarne koszule, bo on sobie myślał, że czarny wyszczupla, do wszystkiego pasuje, natomiast nie pasuje do biznesu. Więc jeżeli obawiamy się kolorów, to spróbujmy zapoznać się z kolorem niebieskim. Może będzie dobry, skoro jest dobry dla większości mężczyzn. Tutaj też się trochę odwołam do polityki. Też takie jest sprzed lat, bo przypomnijmy sobie koszulę Aleksandra Kwaśniewskiego. On wprowadził kolor niebieski właśnie w kręgi polityki. Także ja nie uważam, że każdy mężczyzna powinien mieć białą koszulę. Można mieć, ale nie jest to taki obowiązek. Natomiast każdy, gdyby miał niebieską, to by było całkiem dobrze. Więc zwracamy uwagę na te kolory, zwracamy uwagę na długości. O rękawach marynarki już powiedziałam, ale bardzo ważna też jest długość spodni. Tak wielu mężczyzn chodzi w za długich spodniach. Bardzo, o wiele mniej przypadków jest za krótkich spodni. Ja zawsze mówię, że kobiety mają tak dużo, mają po prostu i spodnie, i spódnice, i sukienki. Natomiast wy macie tylko spodnie. Te spodnie mają być idealne. Ma być dobra długość i dopasowane mają być do pośladków, nie jakieś wiszące, marszczące się i tak dalej. Po to jest tam tyle tych luster w tych przymierzaniach, że to żeby sobie zobaczyć. A? Tak! No dobra. Okej, a jeżeli chodzi o ubranie siebie, to właściciel firmy, myślę, no... z twoją pomocą zwłaszcza sobie poradzi. To znaczy tutaj nie ma żadnych ograniczeń, bo sam decyduje o sobie. Czy właściciel firmy, jeżeli ma pracowników, no zakładam takich, którzy nie w magazynie, tylko stykają się z klientem, czy on powinien i czy może ingerować w ich strój? W niektórych przypadkach powinien, a w niektórych może. Może, bo jest to, powiedzmy, osoba zatrudniona przez niego i może być to jednym z wymagań. Natomiast powinien i może wtedy, kiedy wprowadzi takie zasady. Więc jeżeli jest to, powiedzmy, dużym problemem w firmie,
a pracowników jest powyżej 10, bo ja uważam, że od tylu osób jak najbardziej można to wprowadzić, a co? Zasady dress code'u. Więc jeżeli pracodawca ma pod ręką zasady dress code'u, które zostają przedstawione każdemu pracownikowi podczas przyjęcia do pracy, to ma narzędzie, na bazie którego może egzekwować taki, a nie inny ubiór. I zasady dress code'u są coraz popularniejsze, wprowadza je bardzo wiele firm i instytucji. Ja uważam, że to bardzo dobrze, bo wtedy w czasach, kiedy właśnie mamy i polityczną poprawność, i molestowanie, i tak dalej, więc bardzo trudno byłoby mężczyźnie, pracodawcy zwrócić uwagę pracownicy, kobiecie, że biustonosz w panterkę to niestety tu nie pasuje. Bo z jego strony byłaby to uwaga dotycząca stroju, natomiast ona mogłaby to odebrać jako molestowanie seksualne. A kiedy będzie miał tą podstawę w postaci spisanych zasad dress code'u, gdzie można jak najbardziej wpisać zasadę, że bielizna nie może być w kolorze przebijającym przez tkaninę zewnętrzną, to ma podstawę do tego, żeby mieć takie zastrzeżenie do swojej pracownicy. Ja uważam, że jest to bardzo ważne, bo każda firma to nie jest nazwa, to nie jest lokalizacja. Każda firma to ludzie. I to ludzie sprzedają, to ludzie spotykają się z innymi ludźmi, za tym idzie firma, nazwa i tak dalej, ale właśnie, żeby to było spójne. Aha, okej. Wiem, że wprowadziliście ostatnio razem z partnerami, z fryzjerką i z fotografem taki pakiet, że można zrobić sobie taką metamorfozę, tutaj dobrać sobie odpowiedni strój, pięknie się ostrzyć i zrobić sobie zdjęcia. Czy to jest taka oferta właśnie z myślą o biznesie? Bo myślę, że to chyba tym ludziom najbardziej się może przydać. Tak, ale od razu może zdradzę taką jedną z tajemnic. Otóż mężczyźni, którzy się ze mną ubierają, mają tylko dwa powody. Kobiety mają ich całe mnóstwo. Aha. Natomiast mężczyźni mają dwa powody. Pierwszy to praca. Najczęściej tak, występujący. Tak, tak, tak. Czekam na drugi. Natomiast drugi to kobieta. Więc i to dotyczy właśnie, czy tutaj wstawimy praca, czy kobieta. To kiedy się zmienia, kiedy jest nowa, kiedy się szuka, to właśnie mężczyzna interesuje się wizerunkiem. I też właśnie taki pakiet najbardziej mężczyznom odpowiada, bo miałam właściwie bardzo różne przypadki. Na przykład ubierałam klienta, który przyszedł na spotkanie w czapce i pod tą czapką miał niesamowite rzeczy. Bo bardzo, bardzo długo nie był fryzjera i postanowił, że się spotkamy i on będzie cały taki zarośnięty i wtedy coś z tym zrobimy. I zrobiliśmy rzeczywiście. Bardzo wiele osób też, powiedzmy, już dopracowało wizerunek. Wizerunek jest taki, jak należy, ale jeszcze problemem jest komunikowanie tego wizerunku. I na przykład wtedy robimy sesje biznesowe, bo z pewnością wchodziłeś na wiele stron internetowych, gdzie te zdjęcia są z komórki, prześwietlone, niedoświetlone, z błyszczącą twarzą itd. Więc takie biznesowe zdjęcia mają dość duże wzięcie, ale popularne są też zdjęcia na portale randkowe. O! Tak! Ja myślałam, że tam się wrzuca domyślnie Brada Pitta po prostu. I właśnie to polega na tym, żeby klient wyglądał jak Brad Pitt, albo lepiej, albo młodziej. Ale ma to rzeczywiście takie całkowite dopracowanie wizerunku, ma duże znaczenie, bo sprawdza się jak najbardziej w praktyce takie powiedzenie, jeżeli chcesz więcej zarabiać, to ubierz się tak, jakbyś już tyle zarabiał. I to rzeczywiście się sprawdza. Do mnie trafia wiele osób, które nie jest
przekonanych co do własnej atrakcyjności, w ogóle nie wiedzą, czy ta atrakcyjność istnieje, czy nie. Natomiast po prostu, kiedy masz już ten zmieniony wizerunek, jesteś z niego zadowolony, akceptujesz go w pełni, też inaczej zaczynasz się komunikować, inaczej działać, inaczej chodzić nawet, mieć inną sylwetkę. Bo kiedy wychodzisz z domu, jesteś z siebie zadowolony, to też jesteś w stanie przekazać to innym ludziom. I na to składa się nie tylko ubranie, tylko właśnie fryzjer został wprowadzony w pakiecie, więc też fryzura tutaj ma znaczenie. Chociaż ubieram bardzo wiele osób, które już są pozbawione włosów, czyli fryzura typu tak zwane łysy. Zdjęcia też są ważne wtedy, kiedy powiedzmy chodzi o to reprezentowanie firmy na zewnątrz, bądź poszukiwanie kobiety.